Cześć! W tym roku Tłusty Czwartek przypada 8 lutego. To święto, na które czeka wiele z nas, bo możemy odpuścić sobie ścisłą dietę i pozwolić na lekkie szaleństwo. My już dziś razem z Justyną z kanału 10 Minut Spokoju pokażemy Wam kilka smacznych przepisów na tę okazję. Oglądajcie! Dziś zapoznam Was z ciekawym przepisem na pyszne pączuszki cynamonowo-jabłkowe. Zobaczcie! Na początku wsypuję do naczynia jedną szklankę mąki, pół szklanki cukru trzcinowego, półtorej łyżeczki proszku do pieczenia, jedną łyżeczkę cynamonu, szczyptę gałki muszkatałowej i całość mieszam. Teraz do miski daję roztopioną łyżkę masła, wlewam pół szklanki mleka, jedno jajko i dwa jabłka starte na dużych oczkach. Następnie do mokrych składników dodaję suche i mieszam tak, aby wszystko razem się połączyło. Teraz gotowe porcje ciasta nakładam do foremek na mafinki mniej więcej do 3/4 ich wysokości, po czym piekę je w 180 stopniach przez mniej więcej 10-15 minut. Na koniec przestudzone ponczusie maczam w roztopionym maśle i obtaczam w posypce cynamonowo-cukrowej. Ponczusie wyszły wyśmienite, pachną bardzo ładnie, smakują wykwintnie. Zwróćcie tylko uwagę przy dodawaniu jabłek, jeżeli ciasto będzie zbyt rzadkie, dodajcie nieco więcej mąki. Tymczasem ja życzę Wam smacznego, no i zapraszam do wypróbowania tego przepisu. Tłusty czwartek to nie tylko słodycze, dlatego dzisiaj pokażę Wam coś na ostro. Na początku słodką paprykę i chili kroję w krążki. Następnie słodką paprykę układam na papierze do pieczenia. Do środka wsypuję żółty ser i parmezan. Na środek kładę papryczkę chili, a na nią mozzarellę. Całość wstawiam do piekarnika na 10 minut i gotowe. Połączenie słodkiej papryki z ostrą i odrobiną sera to idealna przekąska na ten dzień. Spróbujcie zrobić ją sami. Zapewne każdy z niecierpliwością czeka na Tłusty Czwartek, bo właśnie w ten dzień możemy objadać się bez wyrzutów sumienia. Dlatego dzisiaj pokażę Wam przepis na pączki wiedeńskie. Na początku do garnka wlewam jedną szklankę wody, dodaję 20 g masła, łyżeczkę cukru i szczyptę soli. Następnie dodaję 160 g mąki, łyżeczkę proszku do pieczenia i wszystko podgrzewam mieszając. W kolejnym kroku zdejmuję garnek z ognia i czekam, aż całość ostygnie. Teraz po kolei dodaję 4 jajka i całość miksuję. Teraz na kawałkach papieru wyciskam nieduże pierścienie. Następnie kwadraty z ciastem kładę na rozgrzany olej, po czym wyciągam papier. Usmażone pączki odsączam z nadmiaru tłuszczu, polewam lukrem i ozdabiam według uznania. Jak widzicie, moje pączki prezentują się znakomicie, ale pachną jeszcze lepiej. Spróbujcie wykonać ten przepis w domu i koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, czy Wam smakowało. Cześć, dzień dobry, witamy bardzo gorąco. Ja mam na imię Justyna, a to jest Romek, Basia i Jadzia. Razem tworzymy kanał 10 Minut Spokoju i dzisiaj bardzo nam miło, że mogliśmy dołączyć do grona sprytnych babek i musimy szybko robić, zanim dziewczyny powyjadają serek homogenizowany, który będzie podstawą do naszych pączków, bo nasze pączki to właśnie będą sprytne pączki, takie, które można zrobić w 10 minut. I już, proszę bardzo, tu jest 300 g serka, dwa jajka, no ciach, wrzucamy. Świetnie. I teraz poczekaj. Teraz mama musi wszystko wymieszać. Jadwiga wsypała pół szklanki cukru pudru. Kto teraz sypie? Ja. No dobra, to teraz Jadzia wsypała półtorej łyżeczki proszku do pieczenia. I teraz Basia, tylko tak powolutku tą mąkę, dobra? Tutaj mamy dwie szklanki mąki. No dawaj. No już, dawaj. O, tak wszystko naraz. No dobra, to czekaj, daj mi szansę wymieszać, ok? Masa gotowa, możemy smażyć.
Dobra, wiem, że mogłyby mieć lepszy kształt. Następnym razem będę je nakładać taką specjalną łyżką do lodów, ale jak na takie zrobione na szybko, bez drożdży, bez rośnięcia, naprawdę w kilkanaście minut są super. Posypałyśmy je cukrem, pudrem z cynamonem i są naprawdę pyszne. Dobre pączki? Teraz powinien być sposób Madzi, ale jak dobrze wiecie, Madzia bawi swoją świeżo narodzoną córeczkę, dlatego pozwolimy jej jeszcze trochę odpocząć i to ja pokażę sposób, który chciała Wam dzisiaj pokazać. Na początku rozpuszczam 3 tabliczki deserowej czekolady. Następnie dodaję 200 g pokruszonych herbatników i całość mieszam, po czym przekładam do naczynia. Teraz ubijam 150 g śmietany kremówki i dodaję 2 łyżki brązowego cukru. W następnym kroku dodaję łyżkę rozpuszczonej żelatyny i całość miksuję. Na masę czekoladową nakładam masę śmietanową, po czym całość dekoruję odrobiną kakao i truskawek. Na koniec wstawiam deser na 2 godziny do lodówki i gotowe. Ten czekoladowy deser sprawdzi się świetnie dla wszystkich zabieganych osób, które lubią sobie czasem przyrządzić coś słodkiego w domu, ale nie mają na to zbyt wiele czasu. Spróbujcie! Pokażę Wam sposób na tłusto-czwartkowy przysmak, który szczególnie przypadnie do gustu miłośnikom sera. Oglądajcie! Do miski wsypuję szklankę mąki, wbijam 2 jajka, wlewam 3/4 szklanki jasnego piwa, dodaję łyżkę oleju oraz sól i pieprz do smaku. Całość miksuję na gładką masę. Następnie dużo sypki kroję w niezbyt grube plastry. Zanurzam je w cieście i wkładam do gorącego oleju. Całość smażę z obu stron do momentu, aż się zarumienią. Plastry oscypka usmażone w cieście piwnym są puszyste i świetnie smakują z sosem żurawinowym. To ciekawa propozycja dla wszystkich tych, którzy nie przepadają za tradycyjnymi pączkami. Pochwalcie się swoimi ulubionymi przepisami na Tłusty Czwartek w komentarzach i wrzućcie fotki swoich smakołyków na naszą facebookową grupę. Pamiętajcie zostawić też łapkę w górę pod filmem, jeśli narobiłyśmy Wam apetytu. Smacznego!